kotami. Nie minęło parę godzin od tego incydentu, a wszyscy już nas pożegnali. Mieli nas do takich słabe uszy. Chyba jesteśmy bardziej przewidywali niż nam się wydaje. Dla nich jesteśmy. Pan, będziemy się czysty, do końca naszej dni. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Wszyscy są? Tak. Co ja się w ogóle wpakowałem? Myślałem, że popłynę sobie statkiem, jakoś to będzie. Teraz lepiej to z życia poszedłem. Nie pękaj, Majcio. Mieliście. Chyba cię spokojne życie. Co mi źle wpadło do głowy? Że chciałem dorzuć taką zbawiasz. Moletki kuszą. Od kiedy jestem na tym statku, no nigdy nie zabrakło. Wiecie co? Ja... Ty, Wojtek! Posprzątaj moje kajucie! Najpierw wypoleruj mi boty! Ja już tak dłużej nie mogę! Przyznam, że rum i złoto była pierwsza klasa. Ale chyba nasze życia... Znaczy, moje życie jest chyba troszkę ważniejsze. Może dla rumi złoto nie jest tak ważne jak życie. Albo może jest. Tchórzy szpiracie? Może on nigdy nie był szpiratem. Przestańcie! Wy się nazywacie piratami? On jest jak rodzina! Jest jednym z nas! Jak wy możecie mówić takie rzeczy? Chyba gdzieś właśnie sobie usiadłem. Mówię to z wielkim bólem serca, ale nie mam już na to. Co masz na swoje wytłumaczenie? Spiskowanie, rabowanie. Ja tak dłużej nie mogę! A w dodatku, może nastąpić jakieś niebezpieczne niebezpieczeństwo. Chyba żartujesz. Teraz na nim żyjemy. W każdej chwili możesz nas wydać. I po nas! Dowiemy się, że przeżyliśmy! I nasze złoto zrobiły opierajcie we wszystkich mógł! Kocham was jak rodzinę! Nie mógłbym zdobyć wam czegoś takiego! Chyba przejrzałam cię, Marcin. Chcesz wcześniej odejść, by potem zabrać cały skarb! Dla siebie? Nie! Nie, to nie tak, jak to dam ci wyjść z tego statku zamiast zmęczenia, ale musisz przysiąc, że będziesz trzech naszej tajemnicy. Gdzie to chodziło?
Otóż, że nie ma się kapitanu, a jesteście wy, zastępcy. Dziś wiem, że odstawicie koło, nie lada wyzwanie. Dla każdego patrolu